Trener Konrad Zabrocki! Czas na podsumowanie swojej drużyny. Mi się wydaje, że troszkę słabiej niż na finałach A, ale czwarte miejsce w Polsce to jest dobry wynik. No tak. Może zacznę tak, że teraz, że jak brałem tą kadrę w tamtym roku i robiliśmy pierwszą konsultację i później robiliśmy zgrupowanie zimowe, to rozmawialiśmy tak między sobą, między trenerami, że sukcesem będzie utrzymanie się w dywizji A, jeżeli ta kadra się utrzyma. Zaskoczenie na plus było na dywizji A w listopadzie. Bardzo fajnie tam graliśmy, lepszą koszykówkę niż teraz. Wszyscy robili postępy, my staraliśmy się grać cały czas tak samo, czyli forsować grę 1-1, szybko w ataku, uczyć dzieci podejmowania decyzji, szukania dobrych rozwiązań z lepszym lub gorszym skutkiem, tak? Tutaj zespoły się przygotowały, myślę, że dużo zespołów już się przygotowało z zagrywkami na pojedyncze akcje. Niestety my nie mieliśmy takich zagrywek przygotowanych, tylko może nie szliśmy na żywioł, ale próbowaliśmy wyciągać z dzieci inne cechy i rozwijać te inne cechy, żeby te dzieci się po prostu koszykarsko rozwijały. A jak tutaj organizacja, bo chyba pierwszy raz jesteś w tej hali, jak tu organizacja wygląda? No i może jakieś tam podziękowania dla Federacji Pomorskiej, dla sponsorów? O, piękna hala, piękny obiekt. Super miejsce do takich zawodów jak tutaj. Wszystko jest na miejscu. Pierwszy raz w ogóle jestem w Wałbrzychu. Byłem okolica, te górki. Byliśmy tam zwiedzić Chełmiec. Super, tak z daleka. Naprawdę miejsce do wykorzystania. Myślę, że można by było częściej robić tu zawody tego typu. Na przykład, bo czasami się zdarza tak, że Mistrzostwa Polski ktoś tam nie chce brać, albo finały jakieś, super miejsce, naprawdę polecam każdemu. Dziękuję na mojej federacji, że Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki, że wzięliśmy wszystkich, których chciałem. Każde dziecko doświadczyło jakiegoś mniejszego lub większego wymiaru czasu grania i każde, mam nadzieję, wyciągnie z tego lekcję na przyszłość, bo to przecież o to chodzi, żeby dzieci się rozwijały. Rok temu pandemia nam przerwała rozgrywki, nie było olimpiady zimowej, były w Radomiu, ale takie zastępcze, bez kibiców. W tym roku wojna na Ukrainie od 24 lutego. Czy twoim zdaniem, ja to widzę, te dzieci tego tak nie odbierają, bo ja osobiście to bardzo przeżywam. Jak to u ciebie wygląda i co z tymi chłopakami? Czy myślisz, że nasze kluby dają im szansę, nasza federacja, żeby mogli być tak samo traktowani jak koszykarze polscy? Ja myślę, że powinni. To nie jest ich wina, że Rosja zaczęła wojnę na Ukrainie. Dzieci musiały uciekać przed tą wojną, ale na pewno chcą się rozwijać. Nie wiem, czy w tych pierwszych tygodniach teraz, czy w ogóle będą chciały, bo pewnie mają myśli zaprzątnięte czym innym, ale uważam, że powinny trenować na pewno. Nie wiem, czy będzie możliwość, żeby zgłaszać te dzieci do rozgrywek, bo to pewnie trzeba gdzieś tam PESEL jakiś albo coś takiego, w same takie techniczne sprawy, ale myślę, że powinniśmy im to na pewno umożliwić, tak? Żona pewnie tęskni, masz okazję, że pozdrowić kogoś, kogo tam chcesz, no i no jakie twoje plany na przyszłość? Tak, pozdrawiam rodzinę, żonę. Przez ostatnie 4 tygodnie, 3 tygodnie w domu mnie nie było. Miałem obóz klubowy, obóz kadry, tydzień byliśmy po obozie kadry w pracy, w domu i teraz znowu tydzień nas nie było, także pozdrawiam wszystkich. Plany. Kończymy sezon koszykarski w Wejherowie, nasze dziewczynki U15 wyszły tam gdzieś do strefy, więc próbujemy się bić w strefie. Szkolne zawody jeszcze gramy, koszykarskie. No zobaczymy, jak to się będzie sytuacja rozwijała, bo no niestety ta wojna jest blisko nas i żeby za chwilę się nie okazało, że coś się zacznie u nas dziać. Dziękuję, jeszcze sobie pozwolę zrobić z tobą zdjęcie na pamiątkę, bo jak widzisz, mam 15 lat, to taki jubileusz. A ty na ilu olimpiadach byłeś? Na dwóch. Na dwóch, dobrze, dziękuję. Na trzech, bo jeszcze jako kibic byłem. Nie, na czterech, sorry, na trzech, bo w tamtym roku byłem. Dwóch jako trener, dwóch jako kibic u swoich chłopaków. Tak.